Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny deser z truskawkami, bezami i bitą śmietaną. Jest to idealny deser na ciepłe wiosenne i letnie dni. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania potrzebujemy 500 g świeżych truskawek, 80 g małych bezików, możecie użyć kupnych lub domowych, 1 łyżkę cukru waniliowego, 500 ml śmietany kremówki, 1 listki mięty do dekoracji i zmielone pistacje. Deserek będziemy przygotowywać w szklaneczkach lub w pucharkach. Będziemy potrzebować 4 sztuki. Rozpoczynamy od przygotowania truskawek. Truskawki musimy umyć, osuszyć i odszypułkować. Truskawki gotowe. Przygotowujemy sobie naczynie, w którym będziemy blendować truskawki i wrzucamy do niego mniej niż połowę przygotowanych przez nas truskawek. O, tyle wystarczy. Truskawki blendujemy. Truskawki zblendowane odkładamy na bok, a resztę truskawek kroimy na mniejsze kawałeczki. Truskawki odkładamy na bok, bierzemy miskę, w której będziemy ubijać śmietankę, i wlewamy do niej 500 ml śmietany kremówki. Dosypujemy do niej łyżkę cukru waniliowego i miksujemy. Śmietanę ubijamy do momentu jej zgęstnienia, ale nie może być ona całkiem sztywna. Taka konsystencja będzie idealna. Bierzemy bezy, odkładamy 4 sztuki, które przydadzą nam się do ozdobienia deseru, a resztę kruszymy i wsypujemy do śmietanki. Mieszamy. Odkładamy, bierzemy nasze pucharki, do każdego wsypujemy mniej więcej 1 łyżkę pokrojonych truskawek, wlewamy troszkę musu truskawkowego, teraz wykładamy połowę bitej śmietany z bezami. Dodajemy resztę truskawek, dolewamy mus, i nakładamy resztę bitej śmietany z bezami. I tak przygotowane deserki dekorujemy bezikami, kawałkami truskawek, miętą, zmielonymi pistacjami. Deserek gotowy. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.